Witam Was cieplutko na kanale Żyj Każdą Chwilą. Dzisiaj ogólnie postanowiłam po powrocie, bo wróciliśmy praktycznie niedawno. Wiecie co, wróciliśmy dokładnie o 11, bo stwierdziłam, że lepiej z rana przyjechać. Chciałam ogólnie też pierogi zrobić ze serem, ale niestety nie udało się, bo dostała dopiero w czwartek. Dzisiaj będziemy robić coś słodkiego, z niczego, jak ja to mówię, albo z tego, co macie. Przygotujcie sobie wafle. Ja kupiłam gotowe wafle z Witolda. Mamy jedną, drugą, trzy warstwy. Borówki, orzechy włoskie, dżemik z czerwonych porzeczek, wiórki kokosowe, krem czekoladowy, o którym Wam ostatnio wspominałam w filmiku. Oczywiście łyżka kakała i śmietanka 30 mała, ubita właśnie z kakałem i z cukrem pudrem. Po prostu mówię, nie będziemy cały czas jeść wafelków czekoladowych. Wiecie, no każdy lubi, ja też lubię Prince Polo, Princesę, ale mówię, ile można jeść to. Trzeba zrobić coś swojego. Więc pierwsza warstwa. Wiecie co, kupiłam sobie tą bluzkę za w Polsce, jak byłam, za 13 zł. Ona jest bardzo przyjemna w dotyku, ale cały czas ją trzeba tak naciągać, bo ona po prostu spada na dekolt. Bardzo fajny materiał, przewiewny, ale cały czas ją trzeba poprawiać. Z Sinsay. Promocja była. Ale bardzo ją lubię nosić. Czyli tak, na pierwszą warstwę kładziemy dżemik czerwonych porzeczek. Jak nie ma człowiek nic słodkiego, a zostają nam jakieś resztówki, to trzeba to jak najbardziej wykorzystać. Więc sobie to smarujemy. Już będziecie widzieli. Smarujemy sobie dżemikiem. Widzicie, z czerwonych porzeczek, bo one są dosyć jakby co, to polecam dżemik z herbabolu. Więc wróciliśmy z Brussels, Krawstwieken. Byliśmy w sumie może nie za długo, 2 dni. No ale wiecie, jak to się mówi, pieniądze nie leżą, nie rosną na drzewach. Trzeba było wrócić do rzeczywistości. A Brussels jest naprawdę przepięknie. Już sobie myśleliśmy, a może jeszcze 2 dni zostaniemy, a później by nie. Już nie możemy, trzeba wracać, mówię, do domu. Ja sobie soliczki myję i później sobie właśnie do takich soliczków wymytych wkładam różne rzeczy. Teraz tak, mamy jedną dżemik, przesłaniamy sobie. Teraz będziemy nakładać sobie kłęb czekoladowy. Ja już mówię wcześniej, tą śmietanę sobie już zmiksowałam z kakałem, z jedną łyżką i nakładamy sobie kremik czekoladowy. I na 2 dni będzie coś do schudnięcia. Piszcie, jakie są Wasze ulubione słodycze. Czy byliście na wakacjach? Gdzie byliście na wakacjach? Ale w Polsce w tym roku naprawdę pogodę macie super, fajnie, gorąco. U nas, może dobrze, że w Londynie w sumie nie jest za gorąco, bo tutaj wiecie, od tych asfaltów, od tej ulicy tak grzeje. Pamiętam, jak w zeszłym roku było ponad 30 stopni. Masakra. Powiem Wam szczerze, że masakra. Ja normalnie się ołalałam, jak szłam z dzieciakami. Więc nie było za wesoło. Więc może dobrze, że w tym roku jest tak umiarkowanie. Teraz do czwartku mają być takie 26 stopni, ale patrzyłam, że wrzesień ma być 21 stopni. Ok. Mamy warstwę kremikową. To nie chodzi o to, wiecie, żeby to było full, bo to będzie za słodkie wtedy. Mamy warstwę kremikową. Czyli dżemikową, kremikową. Ok. Czyli mamy w tym momencie dwie warstwy.
I teraz będziemy nakładać bitą śmietanę, ubitą z jedną łyżką kakała. Nie, że robię taką zupkę pomidorową z marchewką, pasatą, koncentratem pomidorowym. Taką szybką, taki będzie musek z tego, jak później to miksuję i podaję z chlebkiem. I nakładamy sobie tą śmietankę. Wiadomo, że my to sobie schłodzimy. Nakładamy sobie tą śmietankę. Ok. Taką jedną, mówię, jedną śmietankę sobie nałóżcie. Cyk. I teraz, moi kochani, słuchajcie, fajnie by było jakieś chlebce porobić, ale nie szkodzi. Nakładamy sobie takie klopsiki. Albo w sumie rozmarujemy. A rozmarujemy sobie jeszcze jedną taką warstwę. Bo widzę, że jeszcze jeden mam podkład. Więc śmiało dżemik mamy pod spodem. Później kremik. Śmietanka. Śmietanka. I w sumie zostawię tego jednego wafla. Chłopaki sobie schrupią. I to sobie smarujemy. A co tam, żeby było elegancko. Ok, starczy śmietanki. Teraz, moi kochani, zrobimy sobie wiórków kokosowych. Zaraz Wam wszystko przypomnę po kolei, co dodawałam. Oczywiście boróweczki. Boróweczki. O, nie ściągam tych koniuszków, ale nic się nie dzieje. Cyk. Żeby, wiecie, przełamać słodkość z kwasowością. A że borówki uwielbiamy, to dla nas podwójna przyjemność jedzenia. Piszcie, czy lubicie borówki. W Polsce próbowałam znaleźć ładne borówki, ale trochę było ciężko. I nakładamy sobie te boróweczki. Wykorzystujemy wszystko, co jest. I nakładamy sobie orzechy włoskie. Te są bardzo, bardzo zdrowe. Jak wiecie, nakładamy sobie. Czyli mamy tutaj słodko-kwaśno. Trochę też sonawe, bo orzechy oddają słoność, więc ogólnie tak to się prezentuje. Nie będę tego, też mogłabym przekroić, prawda? Żebyście widzieli, ale macie tak. Pierwsza warstwa to jest dżemik z czerwonych porzeczek. Druga warstwa to jest krem czekoladowy, który Wam polecam. Polecałam wcześniej z Rossmana. I śmietanka 30 ubita z jedną łyżką kakała. I do góry jeszcze też troszkę wykorzystałam. Dodałam borówki, orzechy włoskie i wiórki kokosowe. I mamy gotowe smakołyk. Jakby coś się plącze, nie piłam, ale spaliśmy mało, bo spaliśmy ogólnie w basementie i bardzo tam śmierdziało grzybem, więc no nie sprawiliśmy trochę tego, ale nic się nie dzieje, więc trzymajcie się ciepło, oczywiście mile widziane, subcie i miłego dnia Wam życzę, z Panem Bogiem, pa, pa.